Naszym pierwszym gościem, zgodnie z obietnicą, będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, aktualnie w podróży po kraju w kampanii prezydenckiej na prezydenta Polski. Dzień dobry, panie prezydencie, dziękuję za ten moment i to spotkanie. Rozumiem, że mam się spieszyć w zadawaniu pytań, bo nie wiem, ile to potrwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, jeszcze kampanii nie ma, ale ja rzeczywiście rozmawiam z ludźmi w kraju. Dzisiaj jedziemy do Solca Kujawskiego za chwilę, a potem do Potęgowa, porozmawiać o prawdziwych problemach prawdziwych ludzi. Jakie wady ma Rafał Trzaskowski? Co może pokrzyżować plany jego sztabowi? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński nauczył się po tej ostatniej farsie, którą próbował nam zgotować, kiedy parł do wyborów 10 maja, niebezpiecznych, niedemokratycznych. To przede wszystkim osłabiło państwo polskie i mam nadzieję, że w tej chwili te wybory, które będą organizowane, będą demokratyczne, będą wszystkie terminy, które są w kodeksie wyborczym i że unikniemy tych wszystkich raf, ale po PiS-ie można się wszystkiego spodziewać. Można się spodziewać, że da tylko kilka dni na zbieranie podpisów, że będą problemy z rejestracją nowego kandydata, ale my jesteśmy na to wszystko przygotowani. Ja myślę, że czym bardziej będziemy atakowani, ja będę osobiście atakowany, tym będę silniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no to proszę pytać współpracowników. Właśnie, zapytałem o wady, a słyszę, jakie wady ma Trzaskowski, a słyszę Jarosław Kaczyński. Zmartwiłem się przez chwilę. To była odpowiedź na drugie pana pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no to na pewno bywam zbyt dokładny i zbyt punktualny. Czy sztab to zapisał i zapamiętał? Czy inni kandydaci zapamiętali? Natomiast wczoraj w rozmowie ze mną wspierająca pana kandydaturę Barbara Nowacka powiedziała, że pan ma taką chłopięcą zaczepność. Zastanawiam się, czy rzeczywiście w tej kampanii, którą mamy, ta chłopięca zaczepność, lekka niegrzeczność Trzaskowskiego może pomóc czy przeszkodzić? Najważniejsze jest to, że wyzwoliliśmy olbrzymią energię, dlatego że bardzo wielu obywateli chciało po prostu zostać w domu, w związku z tym, że rząd nam szykował wybory niebezpieczne i niedemokratyczne i teraz trzeba wszystkim powiedzieć jasno, idziemy do wyborów. Te wybory są najważniejsze od co wielu, wielu lat, bo one rozstrzygną, czy będzie silny prezydent, taki, który pobudza rząd do działania, czy będzie prezydent, który jest całkowicie niemy, który jest tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń. Przecież dzisiaj nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Prezydent nie zgłasza żadnych inicjatyw, w ogóle nie zabierał ostatnio głosu w sprawach ważnych. Dopiero wczoraj pod olbrzymią presją moją oraz całej opinii publicznej powiedział kilka słów na temat tego, co się dzieje w Trójce Radiowej. To jest coś niebywałego. W związku z tym to jest pytanie o to, czy prezydent będzie silny, czy będzie patrzył rządzącym na ręce, czy też będzie to po prostu prezydent, który nie zabiera w ogóle głosu w żadnych ważnych sprawach. I to jest w tej chwili najważniejsze, więc ta zadziorność może się przydać, dlatego że ona mobilizuje. Prezydent Andrzej Duda rzeczywiście wypowiedział się wczoraj w sprawie programu trzeciego, ale czytałem kilka razy tę wypowiedź i jeszcze nie zrozumiałem jej do końca, więc zostawmy ją na chwilę. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą. Łatwo jest być i patrzeć władzy na rękę, jeżeli się jest prezydentem z innego obozu niż ten obóz, który ma też parlament. Jeżeli wygrałby pan, to tak by było. Zakładam, że byłoby panu rzeczywiście łatwiej. Natomiast jeżeli to są te same obozy, no to przy każdej władzy, niezależnie czy ona jest platformerska, czy ona jest lewicowa, czy ona jest w tym przypadku pisowska, to patrzenie na ręce wygląda zupełnie inaczej. Nie, ale to powiem tak, że przede wszystkim chodzi o to, żeby prezydent był silny i żeby państwo było silne, bo paradoks władzy PiS-u polega na tym, że być może Jarosław Kaczyński dobrze zdiagnozował niektóre z bolączek III Rzeczpospolitej. Mówił bardzo wiele o silnym państwie, natomiast to państwo dramatycznie osłabił. I postrzega demokrację w ten sposób, że jeżeli wygrywa partia rządząca, no to powinna sobie podporządkować wszystkie instytucje i je upolitycznić. Natomiast prawdziwa demokracja właśnie polega na równowadze. Mamy z jednej strony parlament, większość parlamentarną, rząd, ale prezydent powinien przede wszystkim być aktywny, a nie niemy, powinien zgłaszać propozycje, powinien patrzeć władzy na ręce. No i oczywiście sądy również powinny do tego dokładnie służyć. Trybunał Konstytucyjny pilnować, czy przestrzegana jest konstytucja. Samorządy powinny być silne i niezależne. Natomiast no niestety PiS chciałby te wszystkie instytucje osłabić. I w tym kontekście silny prezydent jest bardzo ważny. I jeżeli prezydent jeszcze do tego jest niezależny, ja jestem osobą niezależną, nigdy mi nikt nie mówił, co mam robić, no to wtedy taka równowaga może być przywrócona. I powiem jeszcze jedno, że pamiętam
czasy, gdzie był prezydent z jednej opcji i premier z jednej opcji, na przykład prezydent Kwaśniewski i premier Miller, i była ta kontrola. Była kontrola, jeżeli był silny prezydent, który miał duży autorytet i kręgosłup i nie bał się po prostu zabierać głosu w ważnych sprawach. To była szorstka przyjaźń między ludźmi z tego samego obozu władzy. Rzeczywiście nie wiem, jak wyglądałaby ewentualna współpraca Rafała Trzaskowskiego z Mateuszem Morawieckim. Może będzie okazja to sprawdzić. Natomiast myślę sobie o jednej rzeczy. Powiedział pan, że PiS pewne instytucje państwa, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, próbuje osłabić. Myślę, że już to się stało. On je osłabił. I teraz ewentualna pana wygrana to jest wejście do Pałacu Prezydenckiego w sytuacji, w której ma pan w parlamencie swoją opozycję. Ma pan w Trybunale Konstytucyjnym nieprzychylną prezes, ma pan w Sądzie Najwyższym też taki układ sił, który raczej sprzyja tym, którzy dzisiaj rządzą, niż tym, którzy do tej pory rządzili. No dobrze, tylko że to, co najważniejsze, to przede wszystkim przywrócenie równowagi, a poza tym prezydent, który zabiera głos i pobudza rząd do działania. Ja na samym początku powiedziałem, że prezydent nie powinien być opozycją totalną. Tam, gdzie rząd będzie chciał wzmacniać Polskę, gdzie będzie musiał podejmować bardzo trudne decyzje wyprowadzające Polskę z kryzysu gospodarczego, tam ja będę z rządem współpracował. Ja współpracowałem z PiS-em i w Parlamencie Europejskim, i w Sejmie, współpracuję z wojewodą w tej chwili. Ja jestem osobą koncyliacyjną. Natomiast tam, gdzie PiS będzie podejmował decyzje całkowicie nieracjonalne, tak jak ostatnio, zostawiając ludzi samym sobie, gdzie te decyzje dotyczące wychodzenia z COVID-u niestety racjonalne nie są. Tam, gdzie będzie chciał państwo uwłaszczyć się na państwie, tam, gdzie będzie chciał paraliżować instytucje. I co najważniejsze, bo jedną z moich najważniejszych motywacji do tego, żeby wystartować, było to, że ja jestem absolutnie przekonany, że samorząd się tak naraził panu prezesowi Kaczyńskiemu swoją niezależnością, że pan prezes będzie chciał w kolejnym kroku, jeżeli nie daj Boże wygra PiS wybory prezydenckie, zniszczyć samorząd i go całkowicie ubezwłasnowolnić. I to jest też niesłychanie istotne, żeby prezydent Rzeczypospolitej stał na straży silnego samorządu. Właśnie mamy 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych, a dzięki silnemu samorządowi Polska wygląda tak, jak wygląda. Ja to widzę na każdym kroku, czy w dużym, czy w małym mieście, czy na wsi. To po prostu widać, że samorządowcy przyczynili się walnie do tego, żeby zmieniać Polskę na lepsze. I zgadzam się z tym, bo to widać. Natomiast i wczoraj z Barbarą Nowacką o tym rozmawialiśmy, i za chwilę z Anną Materską-Sosnowską z Fundacji Batorego o tym będę rozmawiał. Na ile Trzaskowski, człowiek inteligencji, człowiek dużego miasta, jest w stanie wygrać w kraju, w którym to za mało, żeby wziąć Sejm lub wziąć Pałac Prezydencki? Ja pamiętam, że podczas kampanii wyborczej w Warszawie mówiono mi dokładnie to samo, że owszem, Wilanów czy Ursynów tam nie zrozumieją, ale na Pradze Północ będzie ciężko. Ja właśnie na Pradze Północ spędziłem najwięcej czasu w czasie swojej kampanii, bo kocham Pragę, bo uważam, że tam bije serce prawdziwej Warszawy, i udało się wygrać na Pradze Północ także. Dzisiaj widać po tym, jak świat kompletnie stanął na głowie w tym kryzysie, że my mamy dokładnie te same problemy. Gdziekolwiek nie jadę, przecież spotykam się przez cały czas z ludźmi w internecie, wcześniej spotykałem się w całej Polsce, spotykam się z samorządowcami z dużych miast, z małych miast, z gmin wiejskich, i oni mają dokładnie te same problemy. Oni mnie pytają: słuchaj Rafał, jak jest z edukacją? Widzisz, że nie ma jednakowych szans, że jedni mogli się uczyć zdalnie, drudzy nie mogli się uczyć zdalnie. Czy otwieramy przedszkola? Co robimy z systemem zdrowotnym? To są zadawane są dokładnie te same pytania i dokładnie te same rzeczy nurtują ludzi na małych wsiach czy w małych miejscowościach i w dużych miastach. Dzisiaj, jeżeli w związku z kryzysem gospodarczym bardzo trudno jest wziąć kredyt, to nie ma znaczenia, czy chodzi to o kredyt młodej pary w dużym mieście na mieszkanie, gdzie nagle trzeba mieć 40% wkładu własnego, czy chodzi o kredyt na przykład na maszyny rolnicze, które będzie bardzo trudno w tej chwili zdobyć. To są dokładnie te same problemy. I więcej, ta epidemia zogniskowała naszą uwagę na sprawach zasadniczych, właśnie na kwestiach bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji. I o tym wszyscy rozmawiamy, niezależnie od tego, czy w Solcu Kujawskim, do którego za chwilę jadę, czy w Potęgowie, w którym będę za moment, czy w Pucku, tam mamy fantastyczną panią burmistrz Haniu, pozdrawiam cię, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu.
tylko myślę o jednej rzeczy, panie prezydencie. Na ile dzisiaj, nawet te rzeczy, które pan wymienił, obronność, rozumiem, że akurat prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych do obronności czy do bezpieczeństwa, tak to rozumiem, ma najbliżej, ale służba zdrowia, edukacja już nie. Na ile będzie pan w stanie mieć takie inicjatywy, które mają jakąkolwiek szansę w parlamencie, w którym jednak nie ma pan większości? Ja liczę na zdrowy rozsądek. W momencie, kiedy będziemy wychodzili z kryzysu, jeżeli prezydent zgłosi na przykład inicjatywę dotyczącą tworzenia takich platform cyfrowych, żeby ułatwić zdalne uczenie się, dlatego że nie wiemy, czy ten kryzys nie wróci, to po pierwsze, miejmy nadzieję, że nie. Po drugie, wyciągnijmy z niego wnioski. Dla przykładu, wszyscy wiemy, że po strasznej deformie edukacji rodzice, w tym ja jestem odpowiedzialny za historię, za polski i za języki i tego uczę swoje dzieci, ślęczeliśmy po nocach nad lekcjami. Można system zmienić tak, żeby odciążyć nauczycieli w szkole, ale na przykład zapewnić możliwość kontaktu właśnie za pośrednictwem internetu z uczniami i odrabiania wspólne lekcji. Ale to by wymagało budowania specjalnych cyfrowych platform. Myśmy taką w Warszawie właśnie wybudowali po to, żeby wzmocnić możliwość uczenia się zdalnego. Przecież to nie jest polityczna inicjatywa. Ja rozumiem, że jeżeli prezydent zgłosił taką inicjatywę, trudno będzie rządowi powiedzieć, nas to nie interesuje, bo to jest opozycyjne. Jeżeli zgłosimy inicjatywy dotyczące służby zdrowia i powtórzymy, że lepiej przeznaczać pieniądze na onkologię niż na tubę propagandową rządu, to rząd będzie się musiał zastanowić, bo po epidemii trudno będzie podjąć taką samą decyzję jak kilka miesięcy temu. Ja zmierzam trochę do tego, że PiS-owi i zresztą oni w to uderzają i trudno im się dziwić. Jarosław Kaczyński to mówił już jakiś czas temu, nawet kiedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że Trzaskowski może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, że tylko to połączenie Duda w pałacu, a Kaczyński czy Morawiecki w Sejmie dają Polakom bezpieczeństwo, że im nikt nie zabierze 500+, że im nikt nie zabierze 13 emerytury, że im nikt teraz nie zabierze bonu turystycznego, że spokój, jaki jest potrzebny w naprawie państwa po COVID-zie, może być możliwy tylko w momencie, kiedy Pałac Prezydencki i Parlament to jest jedno ciało. Gdyby pan się wprowadził do Pałacu Prezydenckiego, no to już nie zawsze tak by to wyglądało. Oni mogą to wykorzystywać w kampanii. Musi pan mieć sposób na to, żeby odpowiedzieć. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest prosta, dlatego że dzisiaj trzeba aktywnego prezydenta. Jest dokładnie na odwrót. To nie jest tak. Jarosław Kaczyński sobie wyobraża demokrację w ten sposób, że on podejmuje decyzję, mimo że nie pełni żadnej funkcji, a wszyscy inni się go słuchają. Jarosław Kaczyński ponoć, kiedy dowiedział się, że samorządy nie chcą wydać danych osobowych obywateli, bo nie było do tego żadnej podstawy prawnej, po prostu wpadł w szał. Dlaczego się samorządy nie słuchają? To jest coś nieprawdopodobnego. Jarosław Kaczyński jest przekonany, że wszystkie niezależne instytucje powinny się go słuchać, a prezydent nie powinien mieć nic do powiedzenia. Dał pan przykład powrotu Kurskiego do zarządu telewizji, który być może się za chwilę ziści. Ja ubolewam nad tym, że premier kiedyś, a dzisiaj prezes Kaczyński, nie jest w stanie nawet tak uszanować urzędu prezydenta, że jeżeli umówił się z Andrzejem Dudą, że Kurski nie wróci do telewizji, to dzisiaj podejmuje taką decyzję, gdzie pokazuje po prostu brak elementarnego szacunku dla głowy państwa i próbuje go upokorzyć. To jest upokorzenie również urzędu. Więc dzisiaj nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga, a trzeba dokładnie czegoś odwrotnego. Trzeba aktywnego prezydenta, który będzie pobudzał rząd do działania, który będzie zadawał niewygodne pytania, a tam, gdzie trzeba, będzie oczywiście z rządem współpracował. Ja dokładnie taki jestem. Ja jestem osobą koncyliacyjną, ale również pryncypialną. Uważam, że dzisiaj takiej osoby trzeba w Pałacu Prezydenckim. A pan prezydent, przecież pan prezydent nie zabrał głosu w żadnej sprawie. I jeszcze to, co najważniejsze, bo to rzeczywiście się pojawia w tych rozmowach. 500+ jest jednym z największych sukcesów PiS-u, bo tutaj dobrze zdiagnozował bolączki III Rzeczpospolitej. I ten program jest nienaruszalny, bo on absolutnie stanowi w tej chwili filar naszej polityki społecznej. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące dobrych inicjatyw, jeżeli się pojawią dobre inicjatywy dotyczące bonu turystycznego, my sami pracujemy nad pobudzeniem turystyki, nad rozwiązaniami, które mają uratować cały sektor kreatywny, to oczywiście, że w takich sprawach będę z rządem współpracował, bo to jest po prostu racja stanu tego wymaga.
Tylko, panie prezydencie, to była sytuacja 500+ i całe wszystko to, co dla poprawy, nie wiem, finansów lokalnych z tej społeczności, która w trzeciej RP tych portfeli nie miała tak pełniejszych, nie mówię pełnych, ale pełniejszych, to się działo jednak w czasach, kiedy nie brakowało pieniędzy. Dzisiaj mówimy o czasach, w których każdemu tych pieniędzy zaczyna brakować i nawet drukarki NBP mogą tego nie wytrzymać, więc o takim post-covidowym świecie mówimy. Jeżeli panu się uda, to wejdzie pan w prezydenturę w czasie kryzysu gospodarczego, jakby nie było. Tak, to prawda, ale to będą bardzo trudne decyzje rządu, bo rząd będzie musiał podejmować trudne decyzje, żeby wychodzić z kryzysu. Rząd, który do tej pory podejmował decyzje bardzo często nieracjonalne. Ale ja jestem absolutnie gotów do tego, żeby z rządem współpracować, dlatego że w momencie, kiedy Polska pogrążałaby się w kryzysie, to przecież to byłoby ze szkodą dla wszystkich obywateli. I tutaj deklaruję pełną współpracę z rządem, ale konieczne jest ktoś, kto będzie rządowi zadawał pytania. No proszę zobaczyć na to, co się działo w COVID-zie. Mnóstwo decyzji, ja jako samorządowiec mogę o tym powiedzieć z pierwszej ręki, było kompletnie nieracjonalnych. Najpierw mówiono nam, że nie mamy nosić masek, potem nagle nas w te maski ubrano. Zamykano parki i lasy, żeby je potem za sekundę otworzyć. Rząd mówił, otwierajcie żłobki i przedszkola, nie koordynując tego w ogóle, nie rozmawiając z samorządami. Potem okazało się, że to napotyka na mnóstwo problemów. Nie dając nam wytycznych, to myśmy musieli stworzyć większość wytycznych jako samorządowcy, a na przykład w tym samym czasie pozostawały restrykcje w komunikacji miejskiej, także 9 osób mogło jeździć tramwajem. To jest wszystko nieracjonalne. I dlatego chcę stworzyć białą księgę COVID, czyli białą księgę epidemii, po to, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co było robione dobrze, żeby postawić pytania, co było robione źle, po to, żebyśmy byli przygotowani na ewentualną kolejną fazę COVID-u. I po to jest prezydent, żeby pomagać, żeby współpracować, ale żeby również zadawać pytania, żeby pobudzać rząd do myślenia, żeby wymagać od niego racjonalnego działania. A dzisiaj prezydent Duda milczy. Nie zabierał głosu w żadnej z najważniejszych spraw, nie zgłaszał żadnych swoich własnych autorskich inicjatyw i po prostu tak możemy powiedzieć, że to nawet nie była nie ma prezydentura, tylko tak jakby tej prezydentury w ogóle nie było. I co więcej, jeszcze do tego ta prezydentura Andrzeja Dudy, nad czym ubolewam, autentycznie ubolewam, była całkowicie ignorowana przez Jarosława Kaczyńskiego, który dowodzi w tym kraju i który wielokrotnie dał odczuć Andrzejowi Dudzie, ostatnio przykładem jest dobrym prezes Kurski, że w ogóle nie liczy się z jego zdaniem. To ma być demokracja, która jest zbudowana na równowadze? Tylko szanowny panie Rafale, szanowny panie prezydencie, gdyby przyjąć... No jest w tym trochę racji, że to rzeczywiście nie jest prezydent, który ma większą niż chciałby siłę, ale jeżeli pan mówi, że to jest prezydent, która nie ma, ale jednocześnie otwieramy dzisiaj sondaże i widzimy, że nawet jeżeli by się z panem zgodzić, to temu niememu prezydentowi więcej Polaków chce zaufać, no to jednak jest pan w sytuacji na razie przegranej. Ale oczywiście, że wiadomo, że od samego początku, parę miesięcy temu, proszę zobaczyć na sondaże, że ta walka z Andrzejem Dudą będzie trudna, przecież nikt tego nie ukrywa. Mimo że w ostatnim miesiącu Andrzej Duda stracił kilkanaście, o ile nie 20% poparcia. Właśnie to jest zadaniem wszystkich kandydatów opozycyjnych, żeby przede wszystkim mobilizować ludzi do tego, żeby poszli na te wybory i tłumaczyć im, że prezydent powinien być prezydentem aktywnym. I że to tylko i wyłącznie pomaga, a nie przeszkadza, dlatego że konieczne jest właśnie, konieczne są te bezpieczniki demokracji. No, w każdym państwie demokratycznym to nie jest tak, że ktoś wygrywa wybory i może robić absolutnie wszystko, co mu się podoba. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Moim zdaniem PiS zawarł pewnego rodzaju nieformalny pakt z częścią społeczeństwa. Idziemy na skróty, być może nawet ubezwłasnowolnimy niektóre instytucje, być może skłócimy się z całą Europą, ale pokażemy sprawne, silne państwo. Tylko COVID i epidemia pokazały ponad wszelką wątpliwość, że państwo PiS jest dramatycznie słabe. I poza dobrą diagnozą niektórych bolączek III Rzeczpospolitej i prostymi rozwiązaniami, dobrymi, ale prostymi, bo łatwo jest wypłacić 500+. Jak przyszło do budowania czegoś, jak przyszło do budowania silnego państwa, okazało się, że PiS nie potrafi tego robić. To państwo zostało osłabione w każdym aspekcie swojego działania. I dlatego potrzebny jest aktywny, a nie niemy prezydent, żeby odbudowywać siłę i autorytet państwa polskiego.
Zatrzymałem się właśnie pod pana pałacem w Warszawie. Może nie jest to jeszcze Pałac Prezydencki, ale jest to ratusz warszawski. Mówi pan o tym, że samorząd ma ważną rocznicę, że samorząd powinien być silny, że samorządowi, tak jak senatowi, udaje się dzisiaj stanąć w poprzek władzy, która jest i być może nawet ją zakurzyć. Ale czy tą swoją decyzją, decyzją Platformy Obywatelskiej, wyprowadzając się ewentualnie z ratusza w Warszawie, pan tego warszawskiego samorządu nie osłabia? Ja przez cały czas pracuję. Dzisiaj co prawda jestem formalnie na urlopie, bo ruszyłem w trasę, natomiast przez cały czas zdalnie kieruję miastem. Nauczyliśmy się to robić bardzo dobrze w epidemii i w poniedziałek oczywiście będę w ratuszu. Rozwiązuję przez cały czas te problemy, które są najistotniejsze, ale jedną z najważniejszych motywacji mojego startu w tych wyborach jest to, że jestem absolutnie przekonany, że Jarosław Kaczyński będzie chciał niszczyć samorząd i go dramatycznie osłabiać. I dlatego musi być silny prezydent Rzeczypospolitej, żeby się to po prostu nie stało. I dlatego też uważam, że gdyby się udało zostać mi prezydentem Rzeczypospolitej, jeżeli Polki i Polacy mi zaufają, to ja będę gwarantem tego, bo PiS będzie musiał ze mną rozmawiać, będzie musiał ze mną rozmawiać o kolejnych swoich krokach, to ja będę gwarantem tego, że samorząd dalej będzie silny. I w 3 miesiące z tak dużą większością w Radzie Miasta komisarz nie będzie w stanie zniszczyć Warszawy, bo po prostu my na to nie pozwolimy. A oczywiście po tych 3 miesiącach ufam i wierzę, że warszawiacy wybiorą prezydenta z opozycji, a nie z PiS-u. W związku z tym uważam, że właśnie opozycyjny prezydent Rzeczypospolitej w Pałacu Prezydenckim to jest większa gwarancja silnego samorządu, niż gdybym został w ratuszu w Warszawie. I to jest bardzo ważna dla mnie motywacja. I powiem więcej. Ja rozmawiałem z dziesiątkami samorządowców i oni wszyscy mi mówią: Rafał, dziękujemy ci, że podjąłeś to wyzwanie. Wiemy, że ono jest piekielnie trudne, dlatego że stajesz i bronisz nas wszystkich. Słyszę to wszędzie tam, gdzie byłem. Usłyszałem to od śląskich samorządowców, bo byłem na Śląsku, żeby zobaczyć, jak słabe jest państwo polskie w epidemii, gdzie mówiliśmy, samorządowcy mówili: uważajcie na kopalnie. I rząd nic z tym kompletnie nie zrobił. Rozmawiałem z rodzinami górniczymi, które dokładnie o tym mówiły. A samorządowcy mówili mi: ty stajesz do tej walki również dla nas. I to bardzo wielu samorządowców niezależnych. Dzisiaj rozmawiałem z panią burmistrz Solca Kujawskiego, do którego jadę, zaraz tam będę. Mówiła mi dokładnie to samo. To samo mówią mi wójtowie z województwa pomorskiego, z którymi się spotkam w Potęgowie, bo zjeżdżają się tam wójtowie okoliczni. Oni wszyscy, bo też rozmawiałem przygotowując tę wizytę, oni mówili: Rafał, jak się cieszymy, że wreszcie porozmawiamy, mamy dokładnie te same problemy i wiemy, że idziesz bronić silnego samorządu. Jedna rzecz jeszcze na koniec. Dzisiaj zresztą zakładam, że to są potencjalnie pana wyborcy, ale wśród naszych widzów padają pytania, gdzie się podział Kosiniak-Kamysz. Był taki moment kampanii, kiedy wydawało się, że tylko Kosiniak jest w stanie wygrać z Andrzejem Dudą. Potem zaczął pojawiać się i przebijać przez najpierw internet, a potem sondaże Szymon Hołownia. Dzisiaj Szymon mówi, że Trzaskowski owszem zaczyna mnie podgryzać, ale bardziej zjada Kosiniaka-Kamysza. Czy dla pana, czy po tej opozycyjnej stronie to Hołownia rzeczywiście jest tym największym dla pana zagrożeniem? Dokładnie po tej samej stronie, po dobrej stronie mocy. I Władek Kosiniak-Kamysz, z którym pracowałem w rządzie, bardzo go szanuję. To jest naprawdę fantastyczny człowiek przede wszystkim. Nie polityk, nie tylko polityk, ale człowiek. Robert Biedroń czy Szymon Hołownia, jesteśmy dokładnie po tej samej stronie. Oczywiście są pomiędzy nami różnice, ale najważniejsze jest to, żeby szeroko rozłożyć skrzydła i żeby przekonać jak najwięcej obywateli do tego, żeby poszli do pierwszej tury, że te wybory są fundamentalne. A potem jak przyprowadzimy ludzi do urn, przekonamy ich do tego, że warto, to w drugiej turze dużo łatwiej będzie pokonać Andrzeja Dudę. Bo to Andrzej Duda jest po tej drugiej złej stronie mocy, a my wszyscy myślimy bardzo podobnie, chociaż oczywiście są pomiędzy nami różnice i to już Polki i Polacy rozstrzygną, komu zaufają najbardziej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jeden z kandydatów na prezydenta. Wierzę, że zbierze podpisy, będzie oficjalnie i będzie mógł wystartować w wyborach, bo na razie to jeszcze pewne nie jest, prawda? Pytał pan o Kosiniaka-Kamysza i chcę powiedzieć jedno, że charakter PSL-u widać po tym, że dzwonili do mnie politycy PSL-u, na przykład Piotr Zgorzelski, i mówili mi: Rafał, PSL pomoże ci zbierać podpisy, bo demokracja i zasady wspólne działania są takie same. I to jest olbrzymia klasa w polityce i za to chciałem politykom PSL-u bardzo serdecznie podziękować.
PSL zbiera podpisy dla Trzaskowskiego. Mamy puentę naszej rozmowy, ale fajny układ. Jeżeli się uda, to będzie ciekawiej w kampanii. Bardzo dziękuję za spotkanie szerokiej drogi i dużo zdrowia. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.